W Wałbrzychu podpisano umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy kolejowej, która połączy Żarów z Lubawką przez Świdnicę i Wałbrzych. Pociągi o niektórych odcinkach będą mogły rozpędzać się nawet do 250 km na godzinę. Dzięki tej linii podróż z Wałbrzycha do Wrocławia wyniesie jedynie 40 minut. Dziś trwa około godziny. Po wybudowaniu całej trasy z Wałbrzycha do Warszawy dojedziemy dwukrotnie szybciej niż obecnie, w 2 godziny i 45 minut. To dobra wiadomość także dla Świdniczan, którzy zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe do Warszawy, z czasem przejazdu wynoszącym niecałe 2,5 godziny. Chodzi nam o to, żeby Dolny Śląsk rozwijał się w sposób zrównoważony, niekoniecznie pracując we Wrocławiu, trzeba we Wrocławiu mieszkać. Niekoniecznie pracując w Wałbrzychu, trzeba mieszkać w tym Wałbrzychu. Jeżeli zepniemy to siecią połączeń tych szybkich kolejowych, ale i również z siecią połączeń regionalnych, to naprawdę osiągniemy sukces. Nowa trasa biegnąca do granicy kraju jest częścią inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt ten zakłada budowę na Dolnym Śląsku około 119 km nowych linii kolejowych i modernizację 126 km już istniejących. Szacuje się, że w zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 miliona mieszkańców województwa. CPK, będę to podkreślał przy każdej okazji, choć w dyskursie publicznym jest kojarzone przede wszystkim z nowym dużym hubowym lotniskiem, to jest to program budowy nowego systemu transportowego Polski, a przede wszystkim budowy nowego systemu transportu kolejowego Polski. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała wczoraj na dworcu PKP w Wałbrzychu umowę z firmą BBF na stworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Wartość zadania to 15,1 miliona złotych netto. Bez wątpienia to jest ważny krok do rozwijania infrastruktury na Dolnym Śląsku, ale szerzej oczywiście w kontekście również całej Polski. I chciałbym podkreślić, proszę Państwa, że dla południa, dla Dolnego Śląska tego rodzaju inwestycje są kluczowe. Kluczowe po to, żebyśmy otworzyli się nie tylko na region, ale i na cały kraj. Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie najbardziej optymalnego przebiegu planowanej linii, a także przygotowanie dokumentacji inżynierskiej i mapy do celów projektowych. Prace przygotowawcze toczą się także u naszych południowych sąsiadów, którzy zamierzają doprowadzić swoją linię z Pragi do granicy. Po połączeniu obu inwestycji powstanie szybkie i nowoczesne połączenie z Warszawy do Pragi.